Te nowe odkrycia to są już ostatnie lata. Dopiero metody obrazowania mózgu dopiero pozwoliły, żeby te badania ruszyły naprzód, bo znamy odpowiedź mózgu na różne bodźce i tak dalej. No to, co jest nowego, to głównie, że ten tak kontrowersyjny punkt G istnieje, tylko go się rozumie inaczej, że to jest część pewnego układu, tak mówimy, tkanka erekcyjna kobiety. Dalej znowu okazuje się, że różne formy stymulacji kobiet mają odpowiedź mózgu, czyli to nie jest tak, że każda droga pobudzania prowadzi do tego samego orgazmu, że jednak stymulacja łechtaczki, pochwy jednak ma trochę inne odzwierciedlenie w strukturach mózgowych, więc można mówić o różnych nawet orgazmach. To też jest istotne. Tak samo były kontrowersje, czy kobiety mają w końcu prostatę, czy mają ejakulację, mają. To też zostało potwierdzone. No, najbardziej fundamentalne odkrycie, że seksualność kobiety jest o wiele bardziej skomplikowana w porównaniu z męską. Więcej jest zaangażowanych struktur mózgowych. Jest to bardziej zmienne, bardziej bogate i seksualność jest podatna na wpływy bardzo wielu czynników. Od począwszy od hormonów, od feromonów, a skończywszy na tym, co ludzie o mnie pomyślą. Trzeba docenić feromony, które również na kobiety mogą działać. Jest bardzo ważny, praktyczny również element, że mianowicie feromony kobiece, jest ich mniej wtedy, kiedy kobieta bierze tabletki antykoncepcyjne i mężczyźni też inaczej to odczuwają. Więc to jest pewne z kolei nowa wiadomość, która wskazuje, że jak to może zmieniać seksualność, bo kobiety martwią się, czy tyją po tabletkach, czy tyją. Okazuje się, że nie tycie nawet może być takie ważne, tylko jak się zmienia ta aura erotyczna związana właśnie z feromonami. Teraz dopiero z tego będziemy wyciągać praktyczne wnioski i przenosić to do standardów edukacyjnych i terapeutycznych.